Cześć kochani, z tej strony Klaudia Cukier-Puder. Mam strasznie dużo rzeczy do powiedzenia na wstępie, więc mam nadzieję, że o niczym nie zapomnę. Po pierwsze, subskrybujcie kanał, włączcie sobie powiadomienie, bo do końca roku będzie bardzo dużo filmów na kanale i nie chciałabym, żebyście jakiś z nich przegapili, a będą też fajne rozdania, w których warto brać udział. Kolejna sprawa jest taka, że ostatnio pokazałam Wam, jak wykonać fajny świąteczny makijaż drogeryjnymi perełkami. Mam nadzieję, że go już widzieliście, a jeśli nie, to jest okazja sobie do niego wrócić i obejrzeć od początku do końca bez przewijania. A dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taki oto glam look z wykorzystaniem tylko i wyłącznie polskich marek, polskich kosmetyków i pokażę Wam też dwie wersje tego makijażu. Taką bardziej soft, delikatną dla bardziej nieśmiałych i taką podkręconą dla tych, którzy lubią błyszczeć i zwracać na siebie uwagę. Nie przedłużam, przechodzimy do make-upu. I pierwszym krokiem będzie przygotowanie powieki, bo zacznę od makijażu oka i tutaj nałożę kremowy kamuflaż od Belle. Mam numer 04, jest to taki brzoskwiniowy odcień, który też świetnie kamufluje cienie pod oczami. Ja go bardzo lubię zarówno na powiekach, jak i pod oczami, bo pięknie kryje i nawilża skórę. Absolutnie nie ma tutaj efektu ściągnięcia czy wysuszenia. I już kamuflaż nakładam na powiekę. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite krycie. On jest taki lepki, bardzo kremowy. Tak w ogóle dostałam go od Marietty i Marietta mi powiedziała, że to jest produkt sztos. Więc Marietta, pozdrawiam Cię, zgadzam się z Tobą. Ja już się zdążyłam w nim zakochać. Także cieszę się, że mnie uświadomiłaś i że mi pokazałaś ten produkt. Zobaczcie, przepięknie kryje i on też się tak lekko błyszczy na skórze, a przez to, że jest właśnie lekko klejący, to bardzo ładnie przyklejają się do niego wszelkie błyszczące cienie. Korektor nałożony i teraz jeszcze przejdę do makijażu brwi. Zrobię najpierw brew, a później będę nakładać cienie. Mam kredkę Sensik, którą już dobrze znacie. Jest to numer 201, kolor blond. Dobrze ją sobie teraz zastrugałam, dlatego nakładam bezpośrednio na łuk brwiowy i wypełniam te miejsca, które są puste, gdzie tutaj brakuje mi włosków. Lubię też tą kredkę nakładać tak, jak mogliście zobaczyć w ostatnim filmie, czyli po prostu pędzelkiem sobie ją nabieram i pędzelkiem maluję wtedy te brwi. Natomiast bezpośrednio z kredki jest szybciej, ale ona musi być dobrze zaostrzona. Ten kolor jest tak bardzo zbliżony do mojego naturalnego koloru włosków w łuku brwiowym, że naprawdę wystarczy tylko wypełnić te miejsca, w których nie rosną włoski i wygląda to bardzo naturalnie. I zobaczcie, jaka jest subtelna różnica między brwią, która nie jest pomalowana, a tą, która jest już pomalowana. Wygląda to naprawdę mega ładnie, naturalnie. No i zobaczcie, jak szybko to zrobiłam. Kochani, możemy przejść już do makijażu oka, bo brwi mamy gotowe. Aha, powiem jeszcze, że o mały włos, a nie nagrałabym dzisiaj dla Was tego filmu, bo tak pierońsko ugryzłam się w wargę. Myślę, że możecie to zauważyć. Mam nadzieję, że nie będę za bardzo przez to seplenić i pozdrawiam wszystkie fajtłapy, które lubią się gryźć po wargach, jedząc coś. Ja należę zdecydowanie do tego klubu. Na szczęście wszyscy żyją, nie ma ofiar, mogę nagrywać, więc przechodzę do makijażu oka. I tutaj przygotowałam paletę oczywiście polskiej marki, która tylko raz była na moim kanale, a tej palety jeszcze nie widzieliście, przynajmniej u mnie. Jest to marka Ibra i paleta, która powstała we współpracy z bardzo znaną makijażystką, z Eweliną Zych. I powiedziałabym o tej palecie, że jest to klasyka z odrobiną szaleństwa, bo jak widzicie, mamy tutaj klasyczne kolory, którymi stworzymy zarówno piękny dzienniak, jak i piękny makijaż wieczorowy. Są to maty, ale tutaj te trzy niepozorne gagatki to są takie cienie topery, które dają kosmiczny błysk i też wyglądają bardzo, bardzo niepozornie. I na pewno jednego lub dwóch użyję dziś w tym makijażu. I właśnie od tego cienia zacznę, bo powieka jest jeszcze lekko wilgotna od korektora i ten pierwszy na górze, który wydaje się być cieniem takim połyskującym na różowo, on jest trochę bardziej neutralny,
Nałożę palcem w klepie na dużą część powieki ruchomej i troszkę nawet nad tą powiekę ruchomą. Zobaczycie, jak to obłędnie wygląda. Najpierw jeszcze upewnię się, że korektor nie zebrał się w załamaniach. Doklepię sobie tutaj palcem, pamiętajcie o tym, bo jak już nałożycie cień na taki zrolowany korektor, to Wam się to utrwali i będzie to nieładnie wyglądać. Teraz już wszystko jest równo i klepuję ten obłędny błysk. On daje efekt takiego lustra na powiece. Ja wklepuję go jeszcze więcej, bo mnie się to tak podoba. On jest tak lustrzany, tak pięknie odbija światło, że nie będzie go tu za dużo, jak go dam troszkę więcej. To samo robię na drugim oku. I zobaczcie, celowo zaczęłam od makijażu oka, bo on ma naprawdę bardzo dużo drobin, jest mocno napigmentowany i też przy nakładaniu na powiekę dość mocno się osypuje, więc żeby nie mieć problemu z tym bałaganem, najpierw po prostu robimy oko. Teraz biorę sobie taki puchaty pędzelek, zaokrąglony na końcu, numer 231 jest to Zoeva. I wezmę te dwa cienie, ten na górze ze środkowego rzędu i ten ze środka z ostatniego rzędu. I tym miksem będę przyciemniać załamanie powieki i budować tutaj kontur oka, żeby optycznie je powiększyć i zaznaczyć, podkreślić. I zaczynam tutaj przy linii rzęs, tutaj gdzie się kończą rzęsy, przy kąciku zewnętrznym i rysuję sobie jakby taką literkę C, mniej więcej do połowy oka. Pracuję tutaj troszkę nad moim załamaniem powieki. Mam nadzieję, że to widzicie. Musicie sobie wyznaczyć to miejsce, bo jak je ładnie tutaj podkreślimy matowym, ciemniejszym cieniem, to oko nam się optycznie ładnie otworzy. To jest super trik dla osób, które mają opadającą powiekę, czyli ona jest tutaj tak nisko. Jak my ją chcemy optycznie podciągnąć, to musimy tutaj zbudować po prostu taki rysunek, przyciemnić to oko, żeby je optycznie zliftingować. I rozcieramy takimi małymi ruchami, dokładamy małymi porcjami na pędzelek cienie, tak żeby sobie to blendowanie tutaj zbudować. Niestety nic nie tworzy się szybko od razu. Przy takim makijażu musimy troszkę czasu poświęcić, ale zaufajcie mi, efekt jest tego wart. Biorę teraz troszkę luźniejszy, troszkę dłuższy pędzelek, taki o delikatniejszym, bardziej rozproszonym włosiu i to jest Hulu DS11. Biorę tylko ten jaśniejszy cień z tych dwóch cieni i tutaj wyżej nad załamaniem chcę rozblendować teraz to moje cieniowanie, żeby było ładne przejście pomiędzy odcieniem mojej skóry a cieniami na oku. I wykonuję takie ruchy, jakbym muskała delikatnie tym pędzelkiem powiekę. Nic z mocnym naciskiem, nic agresywnego, tylko dosłownie delikatnie dotykam tej powieki. Możecie sobie takie kółeczka robić na tej skórze, żeby właśnie starać się rozzetrzeć ładnie ten cień. I dokładnie to samo robię na drugim oku. Teraz sięgam po małą kuleczkę, mały zbity pędzelek, to jest Zoeva numer 230 i po ten ciemny brąz nabieram go na pędzelek i nim będę przyciemniać linię rzęs tutaj w kąciku zewnętrznym i staram się
łączyć ten ciemny brąz z tym jaśniejszym. Tutaj w tej mojej literce C, widzicie, tutaj gdzie wcześniej zaznaczałam sobie załamanie, staram się przyciemnić linię rzęs i właśnie ten cień dociągnąć w ten kącik, żeby wszystko się ze sobą ładnie połączyło. Chcę też uzyskać jak największą intensywność, więc ten cień wklepuję, nie rozcieram, tylko nakładam takimi stemplującymi ruchami. Miałam dać tego brązu trochę mniej, ale on tak pięknie wydobywa zieleń z tęczówki, tak pięknie ją podkreśla, że stwierdziłam, że jeszcze tutaj w to moje załamanie troszkę więcej go dołożę. I cały czas tak samo tymi wklepującymi ruchami tutaj buduję ten efekt przyciemnionego kącika. No i teraz jeszcze jeden element, żeby wykorzystać potencjał tej palety. Biorę ten cień, który jest tutaj na końcu i Wy go widzicie jako jeden z trzech białych cieni w palecie, w sumie nic specjalnego. Ale słuchajcie, jak on wygląda. Słuchajcie i patrzcie, bo to ważniejsze. On się mieni na różowo. I ten cień wklepię na środek powieki. Dzięki niemu będziemy miały takie ładne przejście między tymi brązami, a właśnie tym świetlistym kącikiem połączy nam się to przez taki błyszczący róż na środku powieki. A jak widzicie, ten element jest bardzo prosty, wystarczy nałożyć cień na palec i po prostu go wklepać. Wyczyściłam bałagan pod oczami, przejdę teraz do wytuszowania rzęs i tutaj mam maskarę, której jeszcze nie używałam, ale zobaczcie, jaką ona ma szczotę. To jest maskara od Hean i ona ma mocno pogrubiać, wydłużać rzęsy, dawać taką mega objętość. No szczota jest przeolbrzymia, jeszcze chyba takiej wielkiej nie używałam, więc zobaczymy, jak to się w ogóle sprawdzi. No śmiesznie się maluje te rzęsy, bo ona ma tu tyle tych igiełek. Jest po prostu naszpikowana tymi włókienkami. Ładnie rozdziela. Troszkę mnie martwi, że zostawia czasami na pojedynczych rzęsach takie kuleczki tuszu, czego ja nie lubię. Ale widzę, że spokojnie da się to wyczesać. No jest nawet bardzo ładnie, powiedziałabym. Ale zamoczę jeszcze raz szczotkę i dołożę, żeby uzyskać efekt jeszcze bardziej pogrubionych rzęs. Jeśli macie krótkie swoje rzęsy, to ona na pewno się nie sprawdzi. Jeśli macie małe oko, możecie mieć problem, bo ta szczotka jest naprawdę olbrzymia. Ale ja się czuję trochę, jakbym szczotką do włosów przeczesywała rzęsy. No i po drugiej warstwie naprawdę efekt wow, bardzo mi się podoba. Kaktus. To jest szczoteczka kaktus. Właśnie się zastanawiałam, co mi ta szczotka przypomina. To jest taki kaktus. Rzęsy wytuszowane i ja poza kamerą dokleiłam dosłownie po 4 kępki w kącikach zewnętrznych, żeby uzyskać efekt takiego bardziej kociego oka. I teraz przejdę do makijażu twarzy, nałożę bazę i podkład i stwierdziłam, że nie będę tutaj kombinować, bo ostatnio naprawdę dobrze mi się sprawdza ten podkład z Belle razem z tą bazą. Jeżeli nie widzieliście ich w akcji, to polecam Wam obejrzeć ostatni film z świątecznym makijażem, który jest na kanale. Tam pokazuję, jak się rozprowadzają te kosmetyki i więcej o nich opowiadam.
podkład nałożony i teraz czas na okolice oka, która tutaj niestety nie jest zbyt piękna. Polecam Wam serdecznie, jeżeli macie problem z cieniami w okolicy oka, które są takie niebieskawo-fioletowe, ten korektor z Bell, który właśnie nakładałam wcześniej na powiekę górną jako bazę, numer 04. On ma taki brzoskwiniowy odcień i naprawdę pięknie tutaj ujednolica kolory skóry. Możecie nawet cieniutką warstwę sobie wklepać tego korektora, a na niego nałożyć coś takiego totalnie lekkiego, rozświetlającego i zobaczycie, że to się naprawdę bardzo dobrze sprawdzi. Korektor wklepany, podkład nałożony, więc teraz czas na przypudrowanie całej twarzy i okolicy oka. I mam tutaj puder transparentny numer 0, nie 0, tylko 2, numer 2 od Ibra. Polecam ten puder nawet panią ze skórą dojrzałą, bo on pięknie wygładza, pięknie się dopasowuje, utrwala, ale jest taki lekki, przyjemny, naprawdę bardzo fajny puder. Jedyny jego minus jest taki, że on tu się lubi dość mocno wysypać, mimo że mamy siteczko w środku, to nie wiem jak to możliwe, ale potrafi nam się tutaj zrobić bałagan, więc nie polecam trzymać go w torebce, nosić go ze sobą, bo może nam zrobić niemiłą niespodziankę. Na twarzy niespodzianki już nie będzie, aczkolwiek w torebce będzie istny Saigon. Bardzo lubię ten puder nakładać pędzelkiem, miękkim, takim płaskim, i wklepywać miejsce w miejsce, delikatnie nie omiatać twarz, tylko wklepywać. On wtedy mocno nam utrwala, fajnie się łączy z wszystkimi warstwami, które mamy na twarzy i jest też niewidoczny wtedy. A na okolice oka biorę mniejszy pędzelek. Upewniam się, że korektor jest tam, gdzie trzeba. I precyzyjnie już nakładam na okolice oka puder. Tak samo wklepując miejsce w miejsce. Kochani, twarz przypudrowana, więc wracam jeszcze raz do makijażu oka. I tutaj ten cień, który już był użyty w moim makijażu, nałożę... To jest ten? Wszyscy widzą? Nałożę sobie pędzelkiem Hulu P66. On jest taką małą miotełką, puchaczem, ale niezbyt dużym. Nałożę sobie go tym pędzelkiem na dolną powiekę, żeby ją podkreślić, ale bardzo, bardzo delikatnie. A, i jeszcze przy okazji tego makijażu oka chciałam Wam zasygnalizować jedną rzecz, bo myślę sobie, że mało kto o tym mówi i jak dla makijażystów jest to bardzo oczywista sprawa, tak dla osób, które malują się tylko i wyłącznie na własne potrzeby, to nie musi być takie oczywiste. Jeśli chcecie zrobić czysty makijaż i ładnie go wyblendować, to koniecznie musicie mieć też czyste pędzle. Może dla niektórych będzie to sprawa zupełnie oczywista, ale myślę, że niektórym to da do myślenia, bo jak mamy pędzel chociażby trochę przybrudzony, nam się wydaje, że on jest czysty, ale on będzie trochę przybrudzony i chcemy użyć chociażby taki cień i chcemy nim ładnie wyblendować skórę, podkreślić załamanie, uzyskać podkreślenie tego załamania, ale w taki delikatny, subtelny sposób, to my tego nie zrobimy brudnym pędzlem, na którym jest już inny kolor. Także weźcie sobie do serca i zastanówcie się, możecie odważniejsze napisać w komentarzu, które myślały, że nie potrafią blendować, że coś im nie wychodzi, a problem tkwił w brudnym pędzlu. Ja jeszcze bardzo delikatnie wytuszowałam dolne rzęsy i nie było to proste, żeby się nie wybrudzić maskarą, dlatego nawet tego nie nagrywałam, bo lusterko miałam dosłownie przed samym nosem, ale udało się. Tak sobie myślałam, do czego, z czym mi się kojarzy ten cień, o którym tutaj ciągle mówię, który ciągle nakładam i dawałam go teraz na dolną powiekę. Słuchajcie, to jest kolor, który bym określiła jako
Nesquik, kakao Nesquik, ale więcej mleka, mniej kakao. Jeśli piłyście w dzieciństwie to pyszne kakałko ze sporą dawką cukru, to myślę, że wiecie, o jakim kolorze teraz mówię. On się bardzo pięknie prezentuje na dolnej powiece, jest super do takiego rozblendowania gdzieś tam na... Już aż chce mi się powiedzieć na szarym końcu, ale to nie brzmi tutaj korzystnie. Na końcu naszego makijażu oka, tam gdzie kończą się wszystkie cienie i chcemy zrobić takie, wiecie, delikatne przejście, na tym końcu ten cień idealnie się sprawdza. Co jeszcze zrobiłam w międzyczasie? Nałożyłam na linię wodną kredkę Vibo. Jest to cielista kredka z tej kolekcji Katosu. Uwielbiam przy takim makijażu, gdzie ta dolna powieka jest dosyć jasna, jeszcze rozświetlić ją w środku, rozświetlić to oko w środku, bo ono od razu się robi bardziej otwarte i wypoczęte. Przechodzimy do makijażu twarzy. Przygotowałam sobie tutaj paletę marki Affect. Jest to paleta we współpracy z Karoliną Matraszek, ta do konturowania twarzy. Ja tutaj najpierw wezmę z niej bronzer i nim ocieplę całą twarz, nałożę go zarówno na czoło, jak i na kości policzkowe, tylko szukam pędzla. Chyba wezmę ten pędzel od Nabli. Ostatnio mam fazę na te cieplejsze bronzery i na troszkę ciemniejszy kolor skóry. Myślę, że to kwestia tych ciemniejszych włosów. Wcześniej jak miałam jaśniejszy blond, to po prostu używałam takich delikatniejszych i też chłodniejszych bronzerów. A teraz bardzo dobrze się czuję, jak ta moja twarz jest ciut ciemniejsza. I zobaczcie, jak ten bronzer się bardzo ładnie rozprowadza, jak on się ładnie blenduje. Bronzer nałożony. Ja jak nałożę jeszcze róż i rozświetlacz, to zrobię sobie delikatny baking pod tym bronzerem. A teraz przechodzę do różu i użyję też różu z tej palety Affect. Jest to róż Lotus. I powiem Wam, że jeśli ten róż się Wam bardzo podoba, to i na przykład tylko byście chcieli róż, to zauważyłam, że Sensik ma bardzo podobny odcień. To jest jeden z moich ulubionych. Numer 208, więc tutaj ten mały róż możecie sobie kupić w takiej wersji, jest naprawdę bardzo, bardzo podobny. Mimo, że w palecie Affect jest rozświetlacz, ja chcę jeszcze tutaj użyć kolejnej polskiej marki i wykorzystam rozświetlacz od Ecocery, jest to Aruba Shimmer. On ma taki lekko różowy odcień i myślę, że będzie nam tu pięknie pasował do tego makijażu. Biorę pędzel, którym też uwielbiam konturować twarz i często o niego pytacie. Swoją drogą na kanale jest film, jak w odpowiedni sposób nakładać bronzer i jakie błędy często popełniamy przy jego aplikacji. Tam używam tego pędzla, a jeśli nie widziałeś jeszcze tego filmu, to odsyłam i gorąco polecam, bo wiem, że wielu osobom odmienił życie. I makijaż. To jest pędzel Contigo T7. Klasycznie do pudru, do rozświetlacza, ale do bronzera jest genialny, bo jest bardzo precyzyjny. Biorę mój rozświetlacz od Ecocery. On jest tak kremowy i bardzo mocno napigmentowany, że wystarczy niewielka jego ilość na pędzlu. Ja dotykam nim tylko skóry i zobaczcie, jak on tu już pięknie rozjaśnia i rozświetla. To jest jakiś szok i obłęd. No czyż to nie jest czyste piękno w tym rozświetlaczu? Obawiam się, że Ecocera nie przemyślała tego zbyt strategicznie i sprzedażowo, bo wystarczy dotknąć ten rozświetlacz pędzlem, naprawdę, nie trzeba go nawet nabierać, wystarczy, że dotykacie i już macie taki efekt na skórze. W takim tempie to ja go będę używać naprawdę 100 lat. Ale tafla.
Ja sobie jeszcze ten rozświetlacz nałożyłam na nos i na łuk Cupidyna, bo strasznie lubię ten efekt. I nałożę go jeszcze w kąciku wewnętrznym. Jeśli nie lubicie się aż tak świecić jak totalna bombka, chociaż jest okres przedświąteczny i gorąco namawiam i zachęcam. Pasuje? Pasuje. Kiedy jak nie teraz? Ale do czego ja to zmierzałam? Że jak nie lubicie się świecić jak bombka, to możecie po prostu go nałożyć mniej albo wybrać jakiś mniej kontrastujący odcień z waszą skórą. I Ecocera też ma chociażby Malta Shimmer. On też się mocno błyszczy, też daje piękny glow, ale nie będzie się tak wybijać mocno jak właśnie ten Aruba. A ja lecę dalej z rozświetleniem. Jeśli mnie znacie, to wcale was to nie dziwi. Pięknie. Me serce się raduje. Został nam już tylko makijaż ust i przygotowałam pomadko-kredkę od My Secret i to jest taki nudziakowy odcień. Producent opisuje, że jest to pomadka i konturówka w jednym. Kredka i konturówka, tak? Zaraz. Matowy duet pomadki i konturówki do ust w jednym. Formuła o wysokiej pigmentacji i słodkim zapachu wanilii. Zgadzam się. No i ma oczywiście matowe wykończenie. Lecimy z tym tematem, ale nie martwcie się, to jeszcze nie koniec. Będzie jeszcze jedna niespodzianka. Tego koloru akurat jeszcze nie używałam, używałam innego. I używałam go dawno temu, ale jak tylko dotknęłam ust, to przypomniałam sobie, jaka to jest mega kremowa formuła, jak to się przyjemnie rozprowadza po ustach. Nawet po mojej nadgryzionej wardze. I tak się prezentują matowe usta, one są stonowane, takie klasyczne, bardzo ładnie pasują do tego błyszczącego oka. Ale jeśli jest Wam jeszcze mało i lubicie się błyszczeć i zwracać na siebie uwagę i chcecie soczystych, takich przyciągających uwagę wzrok, ust, bo zapomniałabym dodać o najważniejszym, to polecam nałożyć sobie na to jeszcze błyszczyk. Ja tutaj przygotowałam błyszczyk od Semilac. Te błyszczyki naprawdę bardzo lubię i to jest 064 Pink Rose, więc on nada naszym ustom połysk i jeszcze je zaróżowi. Kochani, tak się prezentuje gotowy look, tak wygląda z błyszczącymi różowymi ustami. Ja jestem ciekawa, która wersja się Wam bardziej podoba, czy ta klasyczna, stonowana z matowymi, neutralnymi ustami, czy może ta podkręcona, a błyszczące, takie bardziej crazy usta i ta wydaje mi się, że jest taka bardziej imprezowa. Jestem ciekawa Waszych wyborów, Waszych opinii, piszcie w komentarzach koniecznie, klikajcie kciuki w górę, jeśli ten film Wam się podobał. Dajcie znać też, która polska makijażowa marka jest Waszą ulubioną. Ciekawe, kto wygra. Ciekawe, na kogo będzie głosowało najwięcej osób. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!